wziąłem się tak za rozbieranie tymi kolana. Będę ściągał pochyły cały. Będę zmieniał łańcuchy. Łańcuchy 4, bo mam nowe. I zobaczymy, jak to wygląda. Jak wygląda klepisko, cepy. Cały będę. No. Ale to zobaczymy. Jeszcze. Oj kurczę. Trzeba klucza. To klucz. Jakiś tam klucz. Dobra, mam. Mam jakiegoś klucza. Nie wiem, czy który by pasował. No, wejdzie. O Jezu. Już. Kuchoby. Dobra, ty może będę odkręcał, a tym trzymam, bo... No pierwszy raz to ogólnie będę odkręcał. No, kręcę. Tu są dwa przewody, tam z drugiej strony dwa przewody. No. Tu będę wiedział, jak, który, gdzie, bo tu jest czerwona wstążka i tu jest. Czekaj, tu i pasek trzeba ściągać. No. Tu nie wiem, najgorzej, jak ja to podniosę. Na pewno ładowarko, ale nie wiem gdzie. Jak? To trzeba pewnie ściągnąć. O, widzicie? Tu są dwa węże i prąd. A, to nie w tę stronę chyba. A, pancer. Poszło. A kurde. O, sobie zobaczymy. Jeszcze siłowniki. Ciekawe, jak ten stworzeń się wybije na tych siłownikach. Zobaczcie, u mnie są 4 siłowniki. Nie wiem, czy w każdym TX-ie tak jest. Ale ktoś to chyba... Mi się wydaje tak właśnie, że ktoś to przerabiał do ciężkiej przystawki. Do kukurydzy. Dobra, to jest odkręcone. Teraz trzeba paska zdjąć. Osłonę, pasek. Osłonę, pasek. O, tu mamy. Zobaczymy sobie od razu stan paska, jak wygląda. Otwórny pasek. Otwórny pasek. Zajebisty stan. Z tego co widzę, tu jest naciąganie. Klucz numer 19. Dobrze mówię? Dobrze. O. I sobie poluzujemy. Najgorzej będę się obawiał o te siłowniki. Żeby ich... Dobrze mówię? Kurwa, źle mówię. Źle mówisz, panie.
To tamten pasek trzeba zdjąć. Kurwa. Czekaj, a co to jest? A, to jakieś kurwa. Czujnik od czegoś. Patrzcie. Dobrze. Dobrze, że tego nie odkręciłem. Nie wiem, czy będzie widać. Tu będzie widać. O. Tamten pasek trzeba zdjąć, nie ten. Kurwa. Dobrze, nie odkręcałem. No tak to jest, jak się nigdy takiego czegoś nie robiło. I trzeba do ładowarki paleciaka uczepić. Dobra, wiecie co, ja ogarnę się trochę tutaj i podłączę się, jak coś będę robił. O, już mam zdjęte tę blachę. No i na razie tu nic nie widać, ale będzie fajnie teraz wziąć tym paleciakiem tutaj i to ściągnąć, ale to jeszcze nie teraz, bo muszę, a z tym paskiem jeszcze tam muszę go do końca zdjąć. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Dlaczego to tak krzywo? Dobra. Mam. Tutaj sobie popodwieszałem. A to tak wygląda. O.
muszę wyjechać, uruchomić to, żeby to wszystko wywiało i zobaczymy. O, fajnie poszło. Widzicie, jeszcze cepy nie są takie najgorsze, a to klepisko jest. A nigdy jeszcze też nie wyjmowałem klepiska, nawet bizonek jak kusiłem kukurydzę, ale trzeba będzie, no. Dobra, zobaczymy. Będziemy się brać za łańcuch ten. Zaraz stało wszystko, ale to zaraz sobie wjadę do garażu i będę działał. No i co, mam tego czorta już tu w garażu. No i zaraz szukamy spinek. A, nie pokręcę teraz, bo na kole leży. Ajajajajajajajaj. Trzeba było coś podłożyć. No trudno, zaraz znowu to podniosę. Tylko jak to, żeby teraz te łańcuchy pasowali? A, to naprzeciwko siebie. A to na środku. No dobra, tak będziemy działać. Dobra, dobra, dobra. Ale ten łańcuch rozwalony. Dobra. Rozepniemy jego. Kombinełki. Luzować. Jedno. Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? Jak to jest, że te kurwa zawsze pomaga?
Jeszcze jedno. Wyjęte na eleganckości. Trochę mam rozkręcania, ale tak mi łatwo, cyk, cyk, cyk. I też pójdę. Zobaczę ten nowy łańcuch. Kurwa, jakiś długi, ja pierdolę. Aż szło on taki długo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. To nie problem skróci, to już nie za długi. No tak, no co ty się zastanawiasz, majster? Dobra. Kurwa, czajcie, że telefon mi się przegrał? Tak było napisane, a ja to już przewlokłem jeden łańcuch i zacząłem drugi. Popatrzę, czy nagrywa, a to nie nagrywało. Ale teraz o. Sobie otwieramy paczkę znowu z dwoma łańcuchami. Miałem ich zakładać, ale jeszcze został naciąg, to myślę, może wytrzymają. No i wytrzymają, ale już teraz... Kurwa, wyłącza mi się telefon. Niby się przegrzewa. Trzy łańcuchy tutaj przewlokłem, że postawię go w cieniu, o tutaj, o. O. Został jeszcze jeden łańcuch. Sobie tutaj wiążę. Może się nie wyłączy znowu. Czas. Widziałeś?
kurwa, to teraz słońce mi w plecy grzeje. Ech. I sobie będziemy teraz patrzeć, regulować. Mam tutaj jedną listkę. Fuck you! Nowe łańcuszki pozakładane. Jeszcze trzeba wszystkie dokręcić te listwy. I trzech brakuje. Dlatego zamówiłem trzy nowe listwy. No i zostanie jeszcze tylko naciągnięcie. I luk teraz będzie chodził. Tak mi się wydaje. Tu coś tak bokiem stoi. A czego tak bokiem stoi? Coś tu luźne? Albo tu chyba trzeba naciągnąć. Tak mi się wydaje. Chyba. Zobaczę. Może łożysko tu siadło? Nie. Weź no coś, majster. Nie, to tam trzeba skręcić po prostu, o. Tak. No, tam trzeba skręcić. Będzie luks. Chyba. Tak, o. Tam się rusza. A tu jak jest? Tu jest dobrze. Tu jakoś inaczej zrobione. Dobra, ale ważne, że łańcuchy są założone. Nie wiem, na jakiej to zasadzie tu polega. A muszę to rozkręcić i zobaczyć, o co tu chodzi, o tą blaszkę. Ale to już później sobie porozkręcam, bo bardzo nie mam czasu dzisiaj. Bo jadę do Wodawy. Pod wieczór jadę przystawkę oglądać Geringhoffa. I tak to. No i dobra, to pozdrawiam wszystkich moich widzów i nara.